Dzisiaj naszym gościem specjalnym Mariusz Wach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Trudna sytuacja z koronawirusem. Dla jednych jest to wolny czas, a dla innych odwrotnie. Jak jest u pana przypadku? Nie, no tam wiadomo, że są problemy z niektórymi rzeczami, ale dla chcącego nic trudnego. Wiadomo, w boksie tak tam mamy komfort, że nie potrzebujemy zbyt dużo rzeczy, tak, żeby gdzieś tam ten trening zrobić, tak, wiadomo, troszkę pola i można jakąś walkę ścieniem, skakankę, tarczę, wiele rzeczy można zrobić, więc akurat nasza dyscyplina, tak, wiadomo, że te zawody są odwoływane. Jak ja miałem mieć fajną walkę przed tą epidemią w Niemczech z kawalerem, niestety odwołali, ale gdzieś tam zaczynamy treningi, mamy w planach zorganizowanie własnej gali 12 czerwca. Szykuję się do tego pojedynku. Okej, jeszcze do walki z Agitem Kabajelem przyjdziemy, ale zapytam, czy w takich warunkach jest szansa na zrobienie dobrej formy? Myślę, że tak, wiadomo, że te wszystkie siłownie pozamykane, nie można tak profesjonalnie treningu siłowego wykonać, tak, bo wszystkie ośrodki mamy pozamykane, ale tutaj jestem na sali, myślę, że na sali mamy już to doświadczenie, że z tym sprzętem, co mamy, na przykład trening siłowy możemy fajnie zrobić. Teraz już te obostrzenia są już troszkę luzowane, już można spokojnie biegać, wiadomo, w maseczkach, ale można już biegać razem z trenerem, raz w dzień się widzimy i trenujemy. Człowiek w tej sytuacji zatrzymuje się, więc zapytam, Mariusz Wach dowiedział się czegoś nowego o sobie? Na pewno tak, wiadomo, że to na pewno tak. Jest dużo, wiesz, był taki okres, że samemu musiałem dużo czasu spędzać, tak, gdzieś tam w gronie najbliższych, zero kontaktu z kolegami, ze znajomymi, zero wychodzenia, gdzieś pochodzić, poszpędzać się, więc było dużo do przemyślenia, tak, praktycznie wszystko o sobie wiem, tak, ale gdzieś tam jakieś przemyślenia na pewno były. Już wiemy, że w czerwcu wraca pan na ring przeciwnikiem Kevin Johnson, patrząc na rekord ostatnio dużo przegranych, ale trzeba podkreślić, były to naprawdę duże nazwiska, jeśli przegrywał przed czasem, to tylko z Joshua, czy ostatnim pana rywalem Martinem Bacola, jeszcze wcześniejszym. Na pewno bardzo doświadczony zawodnik, zwalczył, sparował z najlepszymi na świecie. Myślę, że będzie bardzo dobry pojedynek, tak? On przyjeżdża tutaj ze spokojną głową, przyjeżdża zrobić swoje, dać dobre show, no i oczywiście wygrać ten pojedynek. Ja również nie będę chciał gdzieś odstępować od niego tymi umiejętnościami i również będę za wszelką cenę chciał pokazać się z jak najlepszej strony, no i wygrać ten pojedynek. Pana zdaniem jest to odpowiedni rywal w aktualnej sytuacji, nie tylko patrząc przez pryzmat tego wirusa? Myślę, że tak. Wiadomo, że ten wirus naprawdę pokrzyżował nie tylko nam, ale wszystkim promotorom na świecie, najlepszym promotorom na świecie pokrzyżował plany, to bo miało być naprawdę fajne walki, fajne gale, ale niestety wirus. I sam osobiście uważam, że na ten okres, na tą sytuację, co mamy, ten rywal jest naprawdę bardzo fajny. Ma pan za sobą sparingi z światową czołówką? Zapytam, nie było nigdy sparingów z Kevinem Johnsonem? Nie pojawił się nigdy przy którymś z przygotowań? Właśnie nie miałem tej możliwości, ale gdzieś tam widziałem jego, jak analizuję teraz te jego walki, sparingi, gdzieś tam widziałem, ze szpilką sparował nawet. Więc taki doświadczony zawodnik, to nie ma co mu to odbierać. Również dziadził się w sporcie, tak jak ja,
Więc podobne lata mamy. Myślę, że na dzień dzisiejszy, na ten okres, co mamy, że to jest bardzo, bardzo dobry zawód, bardzo dobry rywal. Agit Kabayel, bo pierwotnie ta walka miała się odbyć w Niemczech. Nie było sygnału z ich strony na nowej dacie? O dacie jeszcze nie, ale jak się dowiedzieli, że mam walczyć, to się przypomnieli, tak, że o nas pamiętają i że w najbliższym dowolnym terminie, kiedy będą mogli zorganizować, na pewno będą się starać o ten pojedynek, żeby doszedł do wniosku, do udziału, tak, mojej osoby z Kawajera, tak. Więc myślę, że po tym pojedynku z Johnsonem, wygranym oczywiście z mojej strony, będę dążył do walki z Kawajerem. No właśnie, przed tym pojedynkiem mówił pan, że jest bardzo zmotywowany, bo naprawdę fajne nazwisko i jest szansa, aby skraść te zero z rekordu. Tak, oglądałem jego pojedynki. Dla mnie osobiście największym takim jego zwycięstwem było zwycięstwo nad Cisarą, tak. Wiadomo, Cisara inny styl prezentował, gdzieś mu ten styl spasował, ale jakoś była oferta walki z nim. Już teraz po raz drugi, albo po raz trzeci, tak, zrobili takie rozpoznanie. Za pierwszym i za drugim razem oczywiście tak samo się zgodziłem. Teraz za trzecim już kontrakty były, wszystko było dogadane, tak. Wszystko było dogadane. Jakoś bez obawy, tak, powiedziałem, że nie ma problemu, żebym miał do Niemiec. Wiadomo, wiem, jak się walczy na terenie rywala, ale jakoś z tym zawodnikiem nie miałem problemu, żeby powiedzieć od razu tak. On wspomniał, że w tej sytuacji z wirusem i nową datą potrzebny mu większy czas na przygotowania, bo rywal jest naprawdę niebezpieczny. Budują pana takie słowa, że bokserzy pana doceniają? Na pewno, to wiesz, to jak ja, wiesz, ja, mi trochę głupio, no głupio chyba, wiesz, jak ktoś tak umie mówi, ale widać to, że zawodnicy na świecie mnie znają i doceniają, także, że nieprzygotowany zawodnik nie wyjdzie ze mną, tak, do pojedynku, bo wie, że mogę sprawić niespodziankę z każdym zawodnikiem i fajnie, no gdzieś to tak samo, ktoś mi to o tym powiedział już wcześniej, tak. I fajnie, no ale niech sobie nie myśli, że będzie jakaś taryfa ulgowa w tym pojedynku za te słowa. Jasne. Chciałbym oczywiście podpytać, z boksu olimpijskiego są naprawdę ciekawe postacie jak Tony Yoka, Joyce, Iwan Dyczko, czy choćby Filip Krowicz. Pana zdaniem są to nazwiska, które już niebawem mogą namieszać? Właśnie to ostatnio gdzieś tak samo rozmawiałem, czy dałem wywiadu, że właśnie brakuje takich nazwisk, żeby się mogły pchać o tę walkę o mistrzostkę trofea z tymi obecnie najlepszymi zawodnikami. Wiadomo, wymieniłeś trzech zawodników. Oprócz tych zawodników, wiesz, nie, gdzieś tam nie słychać o żadnym innym zawodniku. Wiadomo, teraz miał walczyć miał być w Anglii ten pojedynek, tak? Tych dwóch zawodników. Tak. Joyce Dibua. Dibua, tak. Mieli walczyć i już by się jeden wykruszył, tak? Więc nie ma według mnie nie ma jakichś nowych takich nazwisk, że naprawdę już by można było ich rzucać na Joshua, czy na Wildera, czy na Fiorego, czy na Ortiza, czy na Powietkina, tak? Bo w tych pojedynkach nie byliby faworytami i myślę, że żeby nie wygrali tych pojedynków, tak? Jeszcze na pewno im brakuje. Wiadomo, są mistrzami olimpijskimi, bardzo dobrymi zawodnikami, ale na tych mistrzów, co są obecnie, którzy mają pasy, myślę, że jeszcze brakuje im troszkę.
Był pan też pytany o walkę na gołe pięści i powiedział pan, że jeśli się pojawi propozycja, to na pewno pan to przemyśli. Zapytam inaczej. Nie udało się doprowadzić do rewanżu z Arturem Szpilką w boksie, więc może gołe pięści. Nie, ja wiem, czy Artur miałby tyle wiesz, odwagi, żeby walczyć, wiesz, na gołe pięści. Naprawdę to też to też jest, wiesz, trzeba mieć naprawdę jaja, żeby wyjść. Nigdy nie walczyłem tak gdzieś na, nie walczyłem w jakichś turniejach tak gdzieś na ulicy, stoczyłem mnóstwo takich pojedynków, ale wiem, że trzeba mieć jaja, żeby wyjść i walczyć na gołe pięści, tak, żeby wyjść przeciw drugiemu zawodnikowi, który tak samo ma gołe pięści, który ma pojęcie o jakimś sporcie, o sztukach walki i wiesz, ja wiem, z czym to się wiąże, tak samo, że mega kontuzje, które wiesz, jak ja bym się zgodził na coś takiego, też bym musiał pożegnać się z boksem, bo wiem, że po jednym takim turnieju, po jednej walce nawet, kontuzja cię złapie, gdzieś tam rozwalona ręka, rozwalone oko, to cię dyskwalifikuje już i w walkach na gołe pięści, no i w moim ukochanym sporcie, no, boksie. Dyrektor TVP Sport ostatnio powiedział, że Arturowi zostaje KSW. Nie jest to trochę przesadzone? To wszystko wiadomo, że Artur jest takim zawodnikiem, że jest popularny, tak? Jest popularny i z tym idą pieniądze, tak? Więc myślę, że jedynka, jak będzie miała dla Artura, czy tam jakiego promotor wymyśli sobie jakąś fajną walkę, że jedynka to będzie transmitowała, tak, bo nie będzie miała wyboru, tak, ale Artur sam sobie jest winien, tak, też on ma taki charakter, on najpierw coś mówi, najpierw coś robi, a później myśli, wiesz, niekiedy to jest złe, a niekiedy dobre, no dla niego akurat te wszystkie takie impulsywne odzywania się do promotorów, do dziennikarzy, do dyrektorów właśnie sportowych nie wychodzi najlepiej mu, tak? Ale to jest jego wiesz, on ma taki charakter, on też, wiesz, nie kalkuluje, on myśli, że w danym momencie, że to jest dobre, ale z upływem czasu i dla niego, dla jego promotorów, dla jego sponsorów, dla jego otoczenia, to nie wychodzi dobrze. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak jest, naprawdę. O to również był pan kiedyś pytany, ale może coś się zmieniło. Mariusz Wach dostaje propozycję z KSW. Również trzeba rozważyć? No, wiesz, mnie pytają o KSW, o FEM, o różne inne takie, wiesz, jeszcze mieszane. Rozumiem, że o FEM MMA jeszcze nie pytali. No nie, ale ja, życie nauczyło mnie, nigdy nie mów nigdy, tak? Nie wiem co przyniesie, wiesz, co przyniesie kolejny dzień, wiesz, będzie okazja, będzie, wiesz, zarobienia jeszcze paru złotych, to wiesz, nie wykluczam tej opcji, tak, ale wiem, że w KSW, czy w mieszanych sztukach walki, to są naprawdę też zawodnicy, którzy pracują 10, 15, 20 lat na swoje, wiesz, na swoje nazwisko, na swój talent, swoje, wiesz, swój szacunek u swoich kibiców, więc wiem, że z takim prawdziwym zawodnikiem KSW nie miałbym szans, tak, bo to tam się nie patyczkowali, nie chcieliby walczyć ze mną na lewe prosto, na to by weszli w nogi, pokrzywili, połamali, wyrwali i zjedli, tak, moje krzywe nóżki, więc musiałbym się na coś takiego pisał, musiałbym naprawdę potrenować, wiesz, zająć się tylko tym, uczestniczyć na treningi, tak jak teraz robię to w boksie dwa razy dziennie, to dwa razy dziennie bym musiał uczyć się wszystkiego od podstaw,
I z czasem, wiesz. I z Ale Ugonoch, tak? wykluczam, nie wykluczam czegoś takiego. Jasne. I z Ugonoch właśnie podpisał oficjalnie kontrakt z KSW. Wiemy oczywiście, że on ma wcześniejsze doświadczenie z kickboxingiem i Muay Thai, ale spytam pana, parterowo próbował pan coś ćwiczyć? Próbować to? Nie. Nie. Jedynie z synem, jak gdzieś tam syn dusi, 10 lat, to nie wiem, czy to się liczy? Chyba nie. No to nie miałem. Nie miałem. Nie, przepraszam, kiedyś kolega z zapasów pomagałem mu przenosić maty, to nie wiem, to też właśnie nie liczy. Nie? No okay. To z partnerem z nim miałem wspólnego, ale uczęszczałem na kickboxing, na kung fu gdzieś tam, też trochę kopałem, jedynie tyle, tak. Najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku dojdzie do trylogii Fury i Wilder. Pana zdaniem Amerykanin może jeszcze czymś zaskoczyć, czy będzie jednak większa dominacja Brytyjczyka? Myślę, że to już, że Fury go rozczytał i teraz myślę, że obudzilibyście Fury'ego w środku nocy, wyszedłby do tego pojedynku, jakby bez problemu ten pojedynek wygrał. On go już rozszyfrował, tak. I jest coś takiego, ja miałem kiedyś w amatorstwie, spotykałem się z jednym zawodnikiem i wiem, że później, w późniejszych walkach, bo to toczyliśmy ich parę, że później w trzeciej, w czwartej walce to już mogli mnie obudzić w środku nocy i bez niczego wychodziłem i też bym wygrał z nim, tak. Tak samo myślę, że jest u Fury'ego, tak. On go po prostu już rozszyfrował i niczego nie będzie mógł zaskoczyć, tak? Tak mi się wydaje, ale jestem ciekaw, wiesz, tego trzeciego ich pojedynku, czy jeszcze Wilder może się tak, wiesz, zmobilizować i spiąć, żeby naprawdę pokazać, że jest w stanie wygrać z Fury'em. Dla zwycięzcy pozostaje teraz oczywiście wielka walka, bo Anthony Joshua sparował pan z Brytyjczykiem. Anthony Joshua może zaskoczyć w takim starciu? Fury'ego? Tak. Na pewno bardziej mi się podoba styl Joshua, tak? Bardziej poukładany, taka klasyczna pozycja, lewa ręka z przodu, wiesz, dobrze poukładany, jeśli chodzi o technikę, tak? Ale Fury jest niekonwencjonalnym zawodnikiem, on zmienia pozycję, on opuszcza te ręce, nie wiadomo z której strony uderzy, tak? I myślę, że ten pojedynek by wyglądał troszkę inaczej niż walka z Fury'em, tak? Z Wilderem. Żeby na Wildera szedł, a tutaj z Joshua by musiał do tyłu chodzić i by go musiał, wiesz, łapać na kontrę Joshua. Ale na pewno jak dojdzie do tego pojedynku, to też będzie mega arcyciekawy pojedynek na wyspach i na całym świecie. Na pewno miliony ludzi, kibiców, sportów będzie chciał oglądać ten pojedynek. No i na koniec pytanie. Ostatni pana rywal, Dillian White, zmierzy się z Aleksandrem Powitkinem. Jak pan typuje ten pojedynek? Kurczę, no... Na pewno będzie fajny pojedynek. Obaj, wiesz, obaj się lubią bić. Podobne gabaryty. Myślę, że ta walka będzie naprawdę prowadzona w szybkim tempie. Jeden i drugi będzie... Pewnie jeden i drugi będzie chciał ten pojedynek wygrać za wszelką cenę, tak? Więc sobie tam nie będą oszczędzać tych ciosów, że będzie dużo ciosów, dużo wymian. Powiedzmy, bardzo lubię, od zawsze oglądałem jego, no, śledziłem jego karierę olimpijską, zdobył wszystko, w kickboxingu również, więc gdzieś tam bliżej mojemu sercu jest, wiesz, jest Powietkiem i pewnie jemu bym kibicował, ale to nie chodzi o to, że przegrałem z White'em, to wiesz, to nie ma tam znaczenia, ale myślę, że lepszym zawodnikiem pod każdym względem jest... Tak? Może pan kontynuować. Ja słyszę cały czas. No,
mówię, że lepszym zawodnikiem według mnie jest Aleksander Powietkin. Bardzo dziękuję, że udało się złapać na wywiad. W tej sytuacji, która panuje na świecie, życzę dla pana dużo zdrówka. No i co? Pozostaje nam zaprosić wszystkich kibiców na walkę z Kevinem Johnsonem. 12 czerwca. Tak. Zapraszam serdecznie.